Biuro poselskie PiS w Świętochłowicach zostało zdewastowane. Obraźliwe napisy zauważyła pracownica biura. Sprawą zajęła się policja. Policjanci pojechali na miejsce, przeprowadziliśmy tam czynności, oględziny, sfotografowaliśmy oczywiście te napisy. Zabezpieczyliśmy również monitoring. Ten monitoring jest przez nas w tej chwili analizowany. Napisy szybko zniknęły z drzwi wejściowych i witryny biura partii. Długo nie trzeba było też czekać na reakcję radnych PiS-u. To nie pierwszy tego typu incydent w Świętochłowicach. Prawie rok temu ktoś pomalował farbą witrynę siedziby. Dziś znów powitała nas radosna twórczość o nieskomplikowanym przekazie. Amatorów niszczenia cudzej własności uprzejmie prosimy o kontakt. Chętnie ufundujemy blok i kredki. Napisali radni na swoim profilu facebookowym. Podobają Ci się informacje Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco, podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.